Moi drodzy, z tej strony kina, tam leży kropa. W sumie to sól, sól, pieprz, pieprz, bo przed nami kolejny odcinek Simsów. Dalej spędzamy czas w przyszłości. Dzisiaj sobie pozwiedzamy resztę tego, co tutaj nam gra oferuje. Dodatkowo skoczymy tym razem już na bank do mojej, do moich przodków. Do mojej rodziny z przyszłości. Potomków, dobra. Aha, gdzie są kiny wysłałam. Dobra. Słuchajcie, w międzyczasie sobie dokusiłam robienie botów na 10. Dodatkowo nie wiem dlaczego botów nie mogę ulepszyć, nie mogę im ulepszyć chipów cech. Żeby też ten 10 poziom mieli. Pokazuje mi, że z niewiadomych powodów nie mam, a mam. Zresztą zaraz wam to pokażę. Dobra, co my tutaj mamy w ogóle? Oglądaj. Aha, tu jest tam sklep. Za 5000 kupujemy to. Czymkolwiek by to nie było. Teleskop już nowy w domu mamy. Hej ho. Kino. Jestem ciekawa, czy ona na tym pojedzie, czy pojedzie tym. O, możesz odwiedzić potomstwo w końcu. Co, i na desce lecisz? No dobrze. Ucz się technologii, ucz się kina, ucz. Ona no, takie dźwięki wydaje, niczym po prostu postacie w Simsach. Uuu, jaką mają furę. Wilkołak. Dobra. Ale Wira jest trochę taka ciemnowa. Nie wiem, czy Wiedmarek bym zaakceptował. Kurde, jak fajnie wyglądająca chata. Taki minimalistyczny ten duo, fajny. Uj, jaki tarasik. Belek, sypialnia. Trochę nie ogarniam tego, ale spoko. Dobra, mają jakąś tam chatkę fajną. Także spoko. Kropasz, twgab. Nauczmy swego. Ona śpiewa o paście do zębów. Może niekoniecznie. Korba Riba. Benzni Chidna Lubo. Chwal się umiejętnościami gamerskimi. Sasi, Gazor, Naga.
Skoro to jest mój wnuk, to... Ups. A pokaż film z kotkami z internetu? Można być całą kołczę z piosenek. Może nie będziemy żartować z rodziny Krupa? O, spodobał mi się film z kotami! To jednak jest moja prawdziwa rodzina! W końcu jestem u siebie, więc... I? Co to było? Też to chcę? Też to chcę? Chyba całkiem nie najgorsze. To już wszyscy pogadali? Wyzwanie matematyczne. Kropa! Trójny, uważaj, że jestem nieuprzejma. Widzę, że zaczynamy bardzo chodzić. Troj chyba nie jest zbyt lubiany w rodzinie. Mam takie dziwne wrażenie. Dobra, Ola z moich potomków. Nie wiem, co ja mam z tymi przodkami. Do klubu nie chcemy iść. Na basen też nie. Co mamy tutaj? Spadnie. Arena botów. Oglądaj zawód. Czy ja będę mogła tam wejść jako ja? O, szlak. Krupa! Trochę sobie moje boty oczywiście udoskonaliłam. Później wam pokażę, który ma... Jaki ten... O! Już tak nie stęka jak leci. A nie, jednak. Krupa! Bo cię czasnę zaraz! I co? Szlak! Nie wiem, będziemy latać na plecaku rakietowym. Kino, co ty robisz? Wybierz się do centrum. Kino, olej za przyjaźnienie się z plumbotem. W sumie kino. Idź wszystko w jednym. A ja
sobie noszę te plumboty tu za wołom. I wam od razu pokażę. To jest jak... Szlak, wypad. Kino. Taką muzę w Simsach? O, widzicie? Ja by odblokowała ten port, musisz mieć umiejętność budowy botów na poziomie 10. Ja ją mam i nie wiem, o co z tym chodzi. A, miałam wam pokazać, jakie ma cechy. Nie, jestem przekokszona, jestem jednak koksem. Kina, nie! A, Stefan padł. Dobra, jeżeli chodzi o Zofię, Zofia będzie takim robotem, którego wyślemy do pracy i ma kompetentne czyszczenie, ma robota biurowego, ma wydajność, ma zasilanie słoneczne i ma naukę bez ograniczeń. Nie, Stefan się jednak nie słucha, więc... Też nie, słucha się. Kina. Dostosuj chip Stefana. Potem... Dobra, to jest Kina, idź spać. Stefan, ty gdzieś tutaj miałeś przecież te doładowania się. Także Stefanie, nie pitol. Gdzie to było? Gdzieś na pewno były te komory. Przecież on tu się nawet ostatnio mi ładował. O, naładuj się. Zofia w sumie też się może podładować. Kino sobie śpi. Jak Kina sobie wstanie, to zje. Okej. Cieszę się chyba. No, tutaj byliśmy. W ratuszu to raczej nic nie zobaczymy. Skoczmy sobie do obserwatorium jutro. Zrobimy pokaz o 12:00. Możemy zwiedzać. Zwiedzimy sobie bibliotekę. Czy tutaj gdzieś coś jeszcze jest ciekawego? Zwiedzimy sobie jałowe pustkowe, zobaczymy co tu jest. Jeszcze nigdy na takim nie byłam, więc wiecie. Wycelili becherz, nie spadaj, przecież mam stalowy becherz kupiony, no. Dobra, Kina, ale im przyznaję się. No, Kina. Uwielbiam to jęczenie, naprawdę. I again. Wiecie co, poczekam sobie do tej 12:00. W tej chwili nie może żadnych wydarzeń. Jak tu nie... A, o.
No, charyzma jest teraz mało istotna. Jak skończysz? Tylko, że jest brzydka pogoda. Tu też są moi potomkowie? Aha. Fajnie. Czy mam potomków w dwóch miejscach tu? W dwóch miejscach! Miejscach. Nie ogarniam tych dźwięków momentami, naprawdę. Kropa, co ty tam kombinujesz? Jezu, co ty znowu wpierdzielasz? Mogę roślinki cechami ładować. Nice. A spróbujmy sobie jedną taką. Naładuj. Życzliwość. Myślę, że coś z tego kiedyś wyrośnie. Czy mój? Marian dalej jest w parku. Kiedyś jakoś uczy logiki, nie bardzo wiem jak. Czujesz chudki, no bo jesień tu jest, no. Marian w parku. Spróbujemy się dostać do Mariana jutro w takim wypadku. Tak, spróbujemy się dostać do Mariana jutro. Jeżeli nam się uda, tudzież nam się nie uda, to sobie skończymy dzisiejszy odcinek troszkę wcześniej. Mam dzisiaj ograniczony zasób czasu, tak naprawdę w ten weekend mam ograniczony zasób czasu, więc jak już chcę, żeby były odcinki tak jak obiecałam, czyli i w sobotę i w niedzielę, to po prostu dwa będą krótsze. I między odcinkami ja wrócę sobie do domu. Już do mojej rodziny, aby troszkę tam pourzędować. Ale no po prostu nie wierzę, że to taka muza leci. Czemu zawsze tu się ktoś wpier... Nie wierzę. Kino śni, śni... o romansie. Sam. Słuchajcie, ktoś mi mówił ostatnio, że coś takiego można zrobić. Co tam się dzieje? Naprawdę dziwne, że wstawili taką muzę. Tam się widzę ciekawe dzieje. Dobra, przyspieszmy sobie troszkę.
Kino będzie spał do 10. Rozumiem, że robociki sobie radzą. Przybijali sobie piątkę. Jakie to jest miłe. Moje roboty po prostu przybiły sobie piątkę. Możecie wywalić te roboty stąd. Zaraz wylezę. Fajny jest poziom tego ładowania z tej baterii. Ty, ja nie wiedziałam, że tak się mogę uczyć umiejętności. Zajebiste. Zajebista. Kina jedz i lecim do potomka. Bądź w domu. Są, dobra. No to go. Kina trzeba, go, go, go. No i mamy kolejny poziom. Kina, wstrzyma się z tym lataniem na razie. W umiejętność technologii zaawansowana. Dobra, coś tam się wykombinuje. No ci raczej taka biedna część rodziny. Chociaż samochodzik też taki w miarę. No ale nie to co u tamtych. Potomek, ale mój potomek ma fryzurę, mój Boże. Uuu. Hello, potomek. Patyk, ciekawe czy ma jakiś związek z Manajkiem. Prawie szczera. Krupo! A kurwa, muszę szybciej skończyć ten odcinek, nie myślałam. Ale nic, dobra. Kropuś! Kropa! No. Nie dostaniesz. No dobra, jedno. Nie jestem w redu. Wybacz, ale krupa wlazła do szafy, krupa nie może włożyć do szafy. Masz. Tu masz, no. Dobra, Kina tu sobie dalej gada, widzę. No a faktem już u nich chata dupy nie urywa. No ale mają prawie na plaży. Geny z rodziny mojego męża. Ta fuk! Jaki kutwo Marian. Pojedziemy jeszcze zobaczyć, czy moja roślinka już, że tak powiem, się nam tutaj stentegowała. Czy coś w ogóle się z nią stało. Nic się z nim nie stało. Jakoś normalna, dojrzała. Powszechna życzliwość 7%. Dobra. Wracamy i lecimy do domu, aby pozajmować się nastoletnią córką i drugim małym dzieckiem. Znaczy też w sumie córką. Dobra, także ja lecę zajmować się w końcu rodziną i... i wszystkim, co tam się w domu dzieje i piesałami. I to będzie w kolejnym odcinku. Myślę, że w niedługiej przyszłości również sobie
po raz kolejny do przyszłości skoczymy. Ależ to było masło maślane. Ja wam dziękuję na dzisiaj, także komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i pieprz, pieprz!